należy kąpielską przesunąć. Poza tym możemy zwrócić jeszcze uwagę na jeden element, że musi być odpowiednie dno przygotowane do kąpieliska i przed otwarciem wszystkich kąpielisk w Gdyni nasze dna są, otrzymują atesty czystości dna, wykonywane przez nurków i tam schodzą nurkowie i w specjalny sposób przygotowują dno, aby nie doszło do jakiegoś skaleczenia. Czyli tak naprawdę bezpiecznie można się kąpać tylko przy tym kąpielisku strzeżonym, oczywiście, tak? Zachęcamy wszystkich, żeby się kąpać na kąpielisku strzeżonym, ponieważ są tam ratownicy i można podjąć każdą akcję, każdą interwencję. Jeżeli ludzie kąpią się na swoją odpowiedzialność, oczywiście poza kąpieliskiem strzeżonym, zachodzi ryzyko, że ratownik może nie zdążyć dojść do danego zdarzenia, ponieważ kąpielisko strzeżone jest to miejsce przygotowane, oczyszczone specjalnie i przygotowane dla ludzi. Dziękuję. Proszę bardzo. Mogłaby pani się przedstawić jeszcze? Sylwia Matarska-Czeska, kierownik obiektów nadmorskich. Reasumując, te ostatnie pytania pokazują, że w Gdyni jest bardzo dużo sfer aktywności i tak jest przygotowana gdyńska plaża. Jest to jedna sfera aktywności, to jest właśnie kąpielisko, czyli morze, bezpośrednia kąpiel. Druga sfera aktywności to jest to, co się dzieje z tyłu tutaj za nami. To jest siatkówka. Już 16 rozpoczną się akademickie mistrzostwa w piłce siatkowej na przykład. Tutaj jest bardzo wiele imprez. No i ta sfera aktywności, z której Gdynia jest znana w Polsce, nie tylko w Polsce, bo i na całym świecie. Wystarczy popatrzeć na flagi, które znajdują się w tej chwili na falochronie wschodnim, na falochronie południowym. To są flagi tych państw, które tutaj przyjechały, przedstawicieli tych państw, które tutaj przyjechały na zawody żeglarskie. I tutaj oddam głos, bo dzisiaj mamy bardzo silną ekipę reprezentującą organizatora, jak też i uczestników Gdynia Sailing Days, w tym przypadku Mistrzostw Europy w klasie 49er, i tu poprosiłbym pana Jacka Główczyńskiego o jakby dalsze kontynuowanie tego tematu. Gdynia Sailing Days jest organizowane po raz 11, natomiast w tym roku mamy zaszczyt zmienić formułę, żeby było to święto żeglarstwa jeszcze pełniejsze. Są przymiarki, jak tutaj pan dyrektor często powtarza, że Gdynia Sailing Days w wydaniu gdyńskim to tak naprawdę całoroczna impreza, bo jedne regaty albo się kończą, inne zaczynają, ale w lipcu jest zamierzenie, żeby ten lipiec był takim sztandarowym miesiącem żagli gdyńskich i w tym roku właśnie miasto Gdynia, właśnie Polski Związek Żeglarski, który reprezentuje pan dyrektor sportowy Tomasz Hamara, któremu za chwilę oddam głos, przygotowały cykl regat. Będzie to naprawdę mieszanka największego wyczynu europejskiego z najlepszymi polskimi żeglarzami, bo będą dwa regaty rangi Mistrzostw Europy, jedne regaty Pucharu Świata i jedne regaty Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w klasie Star z udziałem naszego najlepszego, najbardziej znanego żeglarza Mateusza Kusznierewicza. I jako że Gdynia wspiera żeglarstwo młodzieżowe, nie zapominamy także o tych najmłodszych, będą dwie imprezy dla najmłodszych. Puchar Gdyni w klasach laser, różne odmiany tegoż lasera i także regaty, które stanowią eliminację do Olimpiady Młodzieży w tych najmniejszych łódeczkach optymistach, ale już od soboty trwa Gdynia Sailing Days. Wczoraj mieliśmy wyścig próbny Mistrzostw Europy właśnie w klasie 49R albo 49R. Kto lubi polską wymowę, może używać śmiało 49. Kto lubi być w tej konwencji, powiedzmy, międzynarodowej, można mówić 49er. Także jest blisko 90 załóg, jest to frekwencja wyższa niż w tym roku na Mistrzostwach Świata na Bermudach. Nawet sędzia główny mówi, że też mamy pogodę lepszą niż na Bermudach w Gdyni. Także na razie wszystko jest super. Miejmy nadzieję, że tak samo będzie z wodą, z wiatrem. I od dzisiaj pierwsze wyścigi o 11 schodzą żeglarze. Od poniedziałku do środy po trzy wyścigi eliminacyjne, czwartek, piątek, finały, sobota do południa, jeszcze też dwa wyścigi finałowe, także w tej puli finałowej będzie sześć wyścigów i na koniec, niejako na deser, rodzynka na torcie, tak zwany wyścig medalowy, który jest punktowany podwójnie, który może jeszcze zburzyć klasyfikację i tam tak naprawdę będzie ta kwintesencja żeglarstwa. 10 najlepszych łódek, wszystko doskonale widoczne z brzegu, ale generalnie o Gdynia Sailing Days, o zamierzeniach, o roli i także pewnej wizji, bo mamy wizję 2015, czegoś naprawdę wyjątkowego w polskim i nie tylko żeglarstwie.
żeglarstwie. Tomasz Hamera, dyrektor sportowy Polskiego Związku Żeglarskiego. Dzień dobry Państwu. No rzeczywiście po raz kolejny dzięki pomocy i dobremu nastawieniu Pana Prezydenta Szczurka i Urzędu Miasta, współpracy z Glińskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. No i ja sam jestem glinianinem od urodzenia. Udało nam się zgromadzić na starcie tutaj tak dużą imprezę, czy kilka imprez, przy okazji których staramy się pokazać nie tylko żeglarstwo, jest dużo innych atrakcji, jak chociażby festyn, który odbywał się w sobotę, jak chociażby bitwa morska, która odbędzie się przy okazji festiwalu Beach Party. Cała masa atrakcji tutaj na scenie Kontrastu, który jest naszym partnerem w zakresie takiego centrum socjalnego, można powiedzieć, tych regat. No cóż, Jacek w zasadzie powiedział już chyba niemalże wszystko o tych szczegółach, nie chcielibyśmy Państwa zanudzać. Więcej na ten temat powie pani Jeremy, to jest przedstawicielka Międzynarodowego Stowarzyszenia Klasy, która troszeczkę więcej powie właśnie o 49erach. Te 49ery widzimy tam za Kontrastem już w pełnym ożaglowaniu. Przed chwilą słyszeliśmy taki sygnał, to był prawdopodobnie sygnał wołający jachty na wodę. Statki komisji stoją dość blisko plaży, więc jeśli utrzyma się ten wiatr, utrzyma się ten kierunek wiatru, no mam nadzieję, że nam się troszeczkę wzmocni. Będzie to duża atrakcja, ten chwili będzie bardzo fajnie widać tutaj z Glińskiej plaży, z Glińskiego bulwaru, co niewątpliwie będzie stanowić jakąś atrakcję. Geraldine, can you take the floor? I will translate. Okay. We want to thank you for hosting us here at this event. We're very happy to be here. Chcielibyśmy podziękować za umożliwienie gościny tutaj podczas tych regat. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tutaj się znaleźliśmy. We are an Olympic sailing class, so many of the athletes here are either people who have participated in the Olympics or are training for the next Olympics. Jesteśmy klasą olimpijską, więc wielu zawodników, którzy tutaj uczestniczą, albo już brali udział w Igrzyskach Olimpijskich, albo przygotowują się do najbliższych Igrzysk Olimpijskich. We have more than 30 countries represented, and although this is a European championship, it's an open championship, and we have many countries outside the United States, or I'm sorry, outside Poland, because the competition is so good, and that's why they are here. Mamy na starcie zgromadzonych ponad 30 krajów i mimo, że to są mistrzostwa Europy i formuła jest otwarta, mamy tutaj zawodników również spoza Europy, ponieważ no, rywalizacja jest bardzo duża, zawodnicy przygotowują się cały czas do Igrzysk Olimpijskich. And we are one of the fastest and newest classes in the Olympics, and you can see with the countries on them, they're very easy to see. And the racing is close to shore, so that people can hopefully see and understand sailing a little easier. Jesteśmy jedną z najszybszych klas olimpijskich, naprawdę najszybszą w tej chwili klasą olimpijską. Jachty są łatwo rozpoznawalne, jak widać po flagach narodowych. No i dzięki na żaglach, no i dzięki temu, że będziemy to próbowali rozgrywać blisko brzegu, będzie to bardzo łatwo rozpoznawalne, bardzo atrakcyjne dla kibiców, przede wszystkim pod kątem zrozumienia, zobaczenia, kto jest pierwszy. Thank you. If you have questions. Są jakieś pytania? Takie zdanie, jak Państwo będą pisać o tych imprezach, to też prośba taka, żeby zachęcić ludzi, żeby wchodzili do basenu jachtowego, bo to nie jest piłka nożna, gdzie mamy zamknięte strefy dla zawodników, dla widzów. Tutaj jest ten bezpośredni kontakt z zawodnikiem. Zawodnicy schodzą na wodę gdzieś tak średnio około godziny 10, więc można to obserwować, być niejako ramię w ramię z zawodnikami około 13-14, w zależności jak będą po prostu warunki na wodzie, oni będą spływać, również będzie można podejść. To jest, żeglarstwo jest generalnie i zawodnicy startujący są bardzo otwarci, bardzo życzliwi, bardzo uśmiechnięci. Także no, każdy może podejść, zrobić zdjęcie, porozmawiać, zapytać się o pewne kwestie. Także tutaj serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i turystów. I także to, co pan dyrektor na początku mówił, są tutaj boiska udostępnione, także można naprawdę spędzić cały dzień na plaży, aktywnie grając w siatkówkę, w piłkę nożną, bo boisko udostępnia także animatorów, instruktorów, przy okazji patrzeć, jak wygląda walka na wodzie, a potem podejść do tych żeglarzy, zrobić sobie z nimi zdjęcie, będzie na pewno fajna wakacyjna pamiątka. Tak jest, przede wszystkim jesteśmy taką dyscypliną, gdzie nie limitujemy wejść, bardzo, w bardzo nieznacznym stopniu limitujemy
te strefy dostępu, no akurat tutaj, gdzie jest sprzęt, siłą rzeczy troszeczkę musimy zadbać o to bezpieczeństwo, sprzęt jest drogi, żeby jednak nie każdy miał tam dostęp, jednakże ci zawodnicy przemieszczają się co chwila, nie ma żadnego problemu, żeby się z nimi spotkać, uścisnąć dłoń. Mimo, że no, często są ludzie wyjęci, taki przykład, no, wielu z nich mieszka sobie w City Tower, także to są ludzie, którzy naprawdę też w życiu zawodowym sobie potrafią poradzić, nie tylko w sportowym, także też i z tego względu też są ciekawymi ludźmi, ciekawe historie mają, można naprawdę fajnie z nimi porozmawiać. Ja może uzupełniając jeszcze powiem tylko, że impreza żeglarska, to co bardzo ładnie Jacek Główczyński tutaj podkreślił, że to nie jest tylko to, co się dzieje na wodzie, ale przygotowaliśmy również atrakcje związane z wolnym czasem. To miejsce, w którym siedzimy tutaj, w porozumieniu z Kontrastem, tutaj jest uruchomiona scena letnia Gdynia Sailing Days, dokładnie to ma taką nazwę. Tutaj dzisiaj zamiast taki panerek z zewnątrz, to bardzo widać, i są plakaty specjalne przygotowane. Jest to cykl koncertów muzyki szantowej i dla tych wszystkich, którzy oglądają